W dzisiejszym odcinku, jak zabezpieczyć nasze radyjko przed osobami postronnymi. No i zaczynamy oczywiście od naszego programu, czyli wczytujemy konfigurację z radyjka, wybierając port, na którym nam się pojawiło to radyjko. Ja to jak zwykle muszę dwa razy to zrobić. I po wczytaniu, jeżeli nam się wczytało się, wchodzimy w opcję Bot Screen, tak? I tutaj mamy taką opcję na uruchomieniu radyjka, podaj hasło, tak? No i wpiszemy sobie 2369, zamykamy, wysyłamy i nasze hasełko w radyjku już powinno być już aktywne. Zaraz to sprawdzimy, tylko jeszcze poczekamy, aż nam się wyśle, tak? No i oczywiście sprawdzamy nasze radyjko w terenie, czyli włączamy i wita nas ekran z podaniem hasła. Jeżeli wpiszemy błędne hasło, to radyjko nas nie przepuści. Musimy wpisać poprawne, które tu ustawiliśmy w programie, czyli 2, 3, 6, 9. I dopiero teraz jesteśmy w radyjku i możemy spokojnie naciskać przycisk PTT i rozmawiać z innymi, tak? Tylko pamiętajcie o jednym, że jeżeli tutaj ktoś podepnie kabel do programowania, pomimo tego, że PIN jest wpisany, może nam tak naprawdę te hasło wymazać, zamazać i zmienić całą konfigurację, tak? Więc pamiętajcie o tym, że to nie jest zabezpieczenie takie na 100%, no ale zawsze jakieś takie, żeby nikt po prostu nie nadawał na naszych pasmach amatorskich albo nie otwierał na przemiennikach, czyli po prostu możemy spokojnie radyjko zostawić gdzieś tam w hotelu albo w pokoju i mieć taką świadomość, że jak ktoś nam go nie rozprogramowuje, to raczej jest bezpieczne, tak? Mam nadzieję, że pomogłem. Pozdrawiam.